No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle, Jamci to jest, czyli Grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję całkiem ciekawy i przyjemny w nagrywaniu oraz odbiorze materiał serii Pytajcie, a będzie wam dane, gdzie wy staracie się zadawać pytania dotyczące całego świata, po prostu puli wszystkiego, co wam tylko przyjdzie do głowy, ja następnie staram się na te pytania odpowiadać, rzecz jasna, również tak jak mi sumienie podpowiada. Dobrze, nadmiernie nie będziemy przeciągać struny, przeciągać owego powitania, po prostu polecimy od razu z koksem, z tematem, szukamy jakiegoś ciekawego zagadnienia. Maszyna losująca została uruchomiona, coś już mam. Grzechu, wypowiesz się o YouTube Red, co o tym sądzisz i czy jesteś za tym, by to wprowadzono? Pozdrawiam. Również Ciebie pozdrawiam, godny widzu prosiaczniku. No i dobrze, rozłóżmy sobie owo zagadnienie na czynniki pierwsze. Cóż, z tego co się orientuję, jest to opcjonalna wersja YouTube'a, tylko że bez reklam i w wersji typowo płatnej, bodajże za abonament w postaci 9,99 miesięcznie, czyli praktycznie 10 zł. No chyba jesteście świadomi tego, że mi się to nie podoba i trudno mi się dziwić, to znaczy sam YouTube Red nie neguje funkcjonowania zwykłego YouTube'a, więc kto chce ten korzysta i podobne rozwiązanie jest mi typowo obojętne, a niech se tam będzie. Ale chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego, że zostało ono wykreowane w celach badawczych i w przypadku pozytywnych reakcji ludzi na abonament będzie on wprowadzony również na gruncie zwykłego, standardowego YouTube'a. Zawsze korporacje tak robią, najpierw jakąś małą próbę w skali mikro, testową, żeby nie zepsuć sobie ewentualnej kury znoszącej złote jaja, prawda? A stąd już niedaleka droga do tego, aby zniszczyć ową domenę jako taką. To jest dokładnie ten sam temat, który jakiś czas temu poruszałem na jednym ze streamów z Forza Horizon. Dopóki YouTube nie należał do korporacji Google, wszystko było w porządku. No ale niestety doszło do fuzji i od tamtego czasu jest już tylko coraz gorzej, wraz z upływem kolejnych i kolejnych lat. Google to korporacja bardzo mocno nastawiona na zyski. Oczywiście nic to złego, bo każda korporacja jest nastawiona na zyski. Tyle tylko, że ta konkretna osiąga owe zyski kosztem jakości świadczonych usług, a to już nie jest najlepsza droga. Najpierw odebrano twórcom możliwość ingerowania w swoje własne strony na YouTube. No wiecie, indywidualne kanały zostały zastąpione białym tłem. Wcześniej każdy mógł sobie własny kanał robić podług własnej woli, podług własnego widzimisię, ustawiać sobie tapety w tle, zaznaczać jaka będzie kolorystyka i tak dalej, i tak dalej. Wybaczcie, mam delikatną chrybę, jest no troszeczkę wcześnie, powiedziałbym jak dla mnie wcześnie, mój zegar fizjologiczny wskazuje, że jest wcześnie, bo tak naprawdę jest godzina 12, kiedy to nagrywam, ale przed chwilą wstałem, zjadłem śniadanie i zasiadłem do komputera, stąd też właśnie owa chrypa, musi mi się gardło jeszcze rozruszać, tak więc wybaczcie mi. Natomiast powracając do meritum, najpierw okrojono nam możliwość ingerencji w wygląd własnych stron. Chodziło tylko i wyłącznie o kasę, o zaoszczędzanie przestrzeni na serwerach, o to, żeby nie musieli zapisywać takiej ilości grafik. Potem zaczęto emitować opcjonalne reklamy. Następnie reklamy zaczęły nie być opcjonalne i wraz z upływem kolejnych lat stały się wręcz nachalne. Kolejnym krokiem było wprowadzenie restrykcji odnośnie ochrony praw autorskich i zamieszczania treści niedozwolonych. No i po raz kolejny chodziło typowo o pieniądze i chociaż wy może niespecjalnie różnicę widzicie w tym, jak obecnie wygląda YouTube, jak on funkcjonuje, a jak wyglądał kiedyś, natomiast ja jako twórca bardzo dotkliwie te zmiany dostrzegłem i bardzo dotkliwie niestety je również odczułem. Nigdy nie wiem, jaki klip filmowy i za co zostanie zbanowany. Zasięgi są okrajane za to, że dana osoba wypowiadała się nie w taki sposób, jak korporacja by chciała. Dochody z filmów niepoprawnych politycznie są ucinane i przekazywane w 100% właścicielowi strony, czyli YouTube, ergo Google. Więc po raz kolejny widać, że chodziło o kasę. Potem poszli o krok dalej i zaczęli wprowadzać mechanizmy wykluczające mniejszych twórców. Długo by o tym tak naprawdę mówić. Wystarczy nadmienić, że mechanizmy losujące klipy na stronie YouTube są ustawiane tak, aby promować tych największych, bo to oni przy zajmowaniu najmniejszej puli miejsca na serwerach firmy mają najwięcej wyświetleń, przez co przekładają się na bezpośredni dochód, prawda? Mniejszy YouTuber, załóżmy, ma 100 tysięcy wyświetleń, jak zamieści 20 klipów filmowych, więc zajmuje więcej przestrzeni na ich serwerach. Natomiast większy YouTuber wystarczy, że nagra jeden krótki film, a ilość wyświetleń, czyli dochód z reklam, jest taki sam albo nawet większy.
I po raz kolejny można nadmienić, że nie ma w tym nic złego, tylko że mniejsi twórcy są niszczeni przez korporacje. Ja niestety do nich się zaliczam, a sama strona staje się jeszcze bardziej skomercjalizowana. A ja przecież jeszcze nie skończyłem, ja się dopiero rozkręcam. Do tego należy dodać, że zyski za emisję reklam w ciągu pierwszej doby od publikacji klipu poczęły trafiać tylko do YouTube. YouTube przestał się tymi zyskami dzielić. Dopiero po tej pierwszej godzinie już twórca danego filmu ma rzeczywiście jakikolwiek profit. Tyle tylko, że największe wyświetlenia są właśnie w ciągu tych pierwszych 24 godzin. Rzekomo dlatego się tak dzieje, że roboty YouTube'a w tym okresie sprawdzają zgodność treści z wytycznymi strony. Tyle tylko, że no nie oszukujmy się, znowu chodzi o pieniądze. Robot może sobie sprawdzać zgodność z wytycznymi w momencie, kiedy klip jeszcze nie jest publiczny, a dopiero został zaploadowany na YouTube'a. A nawet w momencie, kiedy już no, doszłoby do takiej sytuacji, że on to sprawdza, kiedy staje się być publiczny, no to w momencie, kiedy okazuje się, że klip jest poprawny, idzie w zgodnym rycie z założeniami strony i przepisami prawa międzynarodowego, choćby o ochronie praw autorskich i tak dalej, to wypadałoby zarobiony w ten sposób hajs z emisji reklam oddać twórcy filmu. YouTube już tego nie robi. Rzecz jasna chodzi o to, żeby twórca przywiódł widzów kontentem na kanał, żeby wyemitować reklamę pod tym kanałem, ale jednocześnie nie zapłacić twórcy i właścicielowi kanału. Daleko szukać, na przykład mnie Google w ogóle nie pozwoliło zarabiać na działalności, nie pozwoliło emitować reklam z uwagi na to, że mam rzekomo niepolityczne treści na tymże kanale. Ale żeby było śmieszniej, czasami YouTube sam emituje reklamy pod moimi klipami, chociaż przecież nie wyraziłem na to zgody i chociaż, no, ja jestem właścicielem owego kanału. Oni mnie nawet nie pytają o zdanie, emitują sobie reklamy i sami z nich czerpią zyski. No tak to obecnie funkcjonuje. Znowu chodzi o chęć nachapania się ponad wszelką miarę. Jakby tego było mało, ostatnimi czasy mówi się, że YouTube ma usuwać mniejsze kanały. W ogóle, kaput, out. Tak stuprocentowo je usuwać ze swojej domeny. Jako, że są dla nich po prostu nierentowne, albo mniej rentowne niż te wielkie. I rzecz jasna, niestety to nie są pogłoski, to sami pracownicy Google to mówią na konferencjach prasowych. Teraz jeszcze wprowadzono abonament na YouTube, tak zwany YouTube Red, oczywiście alternatywny, no ale kto wie, ile czasu to będzie alternatywne. Jak to mogę skonkludować? Powiem tak. Korporacja widzi tylko rachunek zysków i strat, co jest dosyć smutne, kompletnie marginalizując sferę twórczą oraz społeczny wydźwięk swojej strony. Ludzie dzięki YouTube'owi zaczęli kształtować nową kulturę opartą na bardzo szybką wymianę informacji i nowych trendów. YouTube dlatego stał się tak wielką kurą znoszącą złote jaja, że ludzie w tym się zakochali. Dzięki YouTube'owi miałem możliwość dostępu do nieograniczonej ilości treści. Mogłem robić dosłownie wszystko i dowiadywać się wszystkiego na każdy temat i to w sekundę, siedząc na drugim końcu świata w bambusowej chatce. Ba, mogłem sam zacząć publikować treści dla innych, prawda? Wymieniać się przemyśleniami, krytykować władzę, czy na przykład, no nie wiem, wzbogacać eter w sposób twórczy, kreując materiały oparte o ujęcia z filmów i muzykę, prawda? Jakieś takie twórcze tworzenie na bazie już czyjegoś tworu. Że tak troszeczkę to zaewaluowałem, ale mam nadzieję, że rozumiecie. No. Po prostu zwykłe klipy, które miło jest oglądać. Na przykład takie intra do moich serii. Krótkie, zwięzłe, oparte o jakąś muzykę, którą już ktoś stworzył, materiały filmowe, które już ktoś nagrał, no ale można to fajnie skompilować i się pochwalić światu, że stworzyłem coś przyjemnego, jakieś tam kilkunasto, kilkudziesięciosekundowe urywki. Świat stał się gargantuiczną, globalną wioską, gdzie można robić to samo, co na swoim podwórku, czyli wszystko. Tak było kiedyś. Teraz, no cóż, niestety treści są coraz bardziej blokowane i okrajane, ograniczają wolność wypowiedzi, ograniczają swobodę twórczą, ograniczają możliwości. Już nie można personalizować kanałów, nie można mówić tego, co się myśli, nie można kreować kontentu przetworzonego, którego podwalinę stanowiła twórczość innych. Wszystko za sprawą chęci nachapania się. Jeśli YouTube zrealizuje swoje ostatnie zapowiedzi, czyli eliminację pomniejszych oraz nierentownych, być może jest to tożsame, ale tak to rozbiłem, pomniejszych oraz nierentownych kanałów,
No to cóż, no po prostu YouTube się skończy. Powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że przekształci się w kolejną telewizję. Twór pozbawiony uroku, otwartości, możliwości, prowizoryczności działań. Bo w tym tkwiła potęga owej strony. Że z jednej strony ja, mały Jacuś Kowalski, mogłem nagrać swoją dywagację na trzepaku choćby, podłożyć pod nią sceny z filmu, żeby było śmieszniej i muzykę, a następnie to opublikować, a Krzyś Więckowski z drugiego końca Polski mógł nieodpłatnie to wyświetlić i się pośmiać, prawda? Czy komuś to szkodziło w jakikolwiek sposób? No myślę, że nieszczególnie. Całkiem możliwe, że kiedyś bezpowrotnie to wszystko utracimy. Szkoda? Choć fajnie, że żyłem w czasach, gdy wolność w sieci jeszcze jakkolwiek istniała, a twórczość nie była w 100% nastawiona na zyski, kiedy jakiś tam YouTuber, zakładając swój kanał, nie nakierowywał się już 100% na to, że o, będę trzepał kasiorę, o właśnie, po to zaczynam robić, tylko po prostu się zaczynał bawić kontentem, bawić się na przykład grami komputerowymi, tak jak ja to zacząłem robić, no te wiele, wiele lat temu. Prawda, jeszcze na pierwszym kanale. Cieszę się, że moja młodość przypadała na ten konkretny okres, bo chociaż jako stary, stetryczały dziadek będę mógł opowiadać swoim dzieciom, czy wnukom, albo jakimś innym dzieciom, które zwabiłem do vanu na środku ulicy. Oczywiście żart, żeby ktoś nieopatrznie nie zrozumiał. No i oczywiście będę mógł opowiadać, że za moich młodych czasów no to tak źle jeszcze nie było i każdy mógł oglądać i publikować co chciał za darmo. No. To tyle. Odnosząc się natomiast do YouTube jako firmy, oczywiście znajdą się czepialscy, którzy powiedzą grzechu, oni też na tym muszą zarobić, oraz dzieciaku, przecież to jest wiadome, nie podoba się, to nie korzystaj, to nie oglądaj, po prostu wyjdź z YouTube'a i tyle. Tym pierwszym odpowiem, że tu nie chodzi o zarobek, ale o chęć zamęczenia na śmierć kury znoszącej złote jajka, dlatego że YouTube już teraz generuje potężne przychody sięgające wielu miliardów dolarów na rok. YouTube ma ekstremalnie wielkie dochody. No ale rzecz jasna, chcą więcej. Tym drugim z kolei powiem, że tu nie chodzi o to, czy chcesz, czy nie chcesz korzystać z YouTube'a, ale o swobodę życia. Z YouTube korzysta ponad miliard osób na planecie Ziemia. Są to ludzie bardzo przyzwyczajeni do owej strony, ludzie, dla których niejednokrotnie zastąpiła ona telewizję, prasę, źródło pozyskiwania jakichkolwiek informacji o świecie, a i przy okazji źródło rozrywki. No, stał się niejako podwaliną jestestwa. Jeśli ograniczycie prawa rządzące YouTube'em, to ograniczycie także prawa wolności ponad miliarda osób ze wszystkich krajów świata planety Ziemia. No trochę słabo. Choć rzecz jasna, no to moje prywatne zdanie, nie każdy ze mną się musi zgodzić. Tyle w tej kwestii. Szukamy teraz kolejnego zagadnienia. Mam nadzieję, że będzie równie ciekawe. Coś tutaj mam. Opowiedziałbyś trochę więcej o Diglocke i Vrillu. No i to jest naprawdę ciekawy wątek. No cóż, o owej tematyce nagrałem już dwa obszerne klipy filmowe na tym kanale, więc co tu wiele dopowiadać. W ogromnym skrócie, Niemcy za czasów II wojny światowej znacząco wyprzedzali resztę cywilizacji ludzkiej w rozwoju technologicznym. Podczas gdy reszta krajów świata latała samolotami z napędem śmigłowym, teoretycznie opracowali już inne, ale z nich za bardzo nie korzystali, trzecia Rzesza miała odrzutowce. Podczas gdy inni tonęli w mroku nocy, trzecia Rzesza wyposażała jednostki w noktowizory, tak zwane oddziały wampirów. Podczas gdy inni mieli problemy transportowe, trzecia Rzesza pracowała nad superszybką koleją Brennsterbahn, która miała być 4 razy większa od istniejących obecnie pociągów. Wyobrażacie to sobie, gdyby oni to opracowali, 4-krotnie większe pociągi, takie ogromne kolosy. No byłoby to z pewnością coś ciekawego, robiłoby to wrażenie. Podczas gdy inni nawet o tym nie myśleli, trzecia Rzesza posiadała zdalnie sterowane pojazdy, rakiety, działa kontynentalne V3, testowała bomby atomowe, a rzecz jasna postęp. No, postęp nie dokonywał się jedynie w zakresie zbrojeń. Do tego należy dodać masowe zastosowanie żelbetu, budowę ogromnych autostrad w całym kraju, stawianie linii elektrycznej kolei, tworzenie filmów w kolorze, opracowywanie śmigłowców i innych maszyn pionowego startu, czy nawet planowanie kolonizacji Księżyca. Wiele dzisiejszych wynalazków oparta jest o twórczość niemieckich myślicieli, a wiele z nich po dziś dzień nie została dościgniona. Świetny przykład to
samolot z pojedynczym skrzydłem, niewykrywalny dla radarów. Niby dzisiaj istnieją takie dziwa jak bombowiec strategiczny B-2 Spirit. Tyle tylko, że utrzymują się one w powietrzu tylko i wyłącznie dzięki systemowi komputerów, które to komputery ciągle korygują sposób lotu maszyny. Amerykanie wyszli z założenia, że podobny kształt samolotu jest nie do opanowania dla pilota, dlatego jakby komputer siadł, no pozostanie jedynie się katapultować, bo pilot nie będzie w stanie fizycznie dalej prowadzić tego kolosa w powietrzu. On zacznie wchodzić w różnego rodzaju korkociągi. Niewielu wie, że Niemcy budowali podobne konstrukcje jeszcze za czasów II wojny światowej i że to tylko dzięki pracom braci Horten oraz Wernera von Brauna dzisiaj istnieją podobne maszyny, choćby w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Vrila czy Die Glocke, jeśli ktoś jest zainteresowany owymi projektami, odsyłam go do prac Wiktora Schaubengera. Wiemy, że naziści projektowali i budowali samoloty o kształcie dysku za czasów II wojny światowej. Wiemy, bo dysponujemy wypowiedziami niemieckich naukowców oraz alianckich pilotów, którzy co i róż napotykali podobne dziwa na granicy z III Rzeszą w tamtych czasach. Poruszały się dziwnie, nietypowo jak na zwykłe samoloty przystało i zostały zaklasyfikowane przez RAF jako niezidentyfikowane obiekty latające wroga. Podkreślam to słowo. Wiemy nawet, gdzie istniały bazy wypadowe podobnych maszyn, bowiem na polskim Pomorzu po dziś dzień w lasach istnieją ślady po specjalnych okrągłych hangarach wyłożonych żaroodporną ceramiką, w których budowano, a następnie testowano maszyny pokroju Die Glocke. Potem wojna się skończyła, naukowcy Wehrmachtu w ramach operacji Paperclip zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowali swoje prace. Wiemy, że zaraz po wojnie rząd USA wystawiał zamówienia na ekstremalnie wielkie ilości żaroodpornej ceramiki, zupełnie jakby sami Amerykanie chcieli stawiać całe hangary zbudowane tylko i wyłącznie z niej. I wiemy, że po paru latach owe okrągłe latające obiekty z nad III Rzeszy ponownie poczęły być widywane, tym razem nieopodal amerykańskich baz lotniczych. Wiemy, że społeczeństwo Stanów Zjednoczonych było bardzo zaniepokojone owymi obiektami, tak samo jak i wiemy, że za czasów zimnej wojny prezydent Stanów Zjednoczonych w orędziu wystosowanym do własnego narodu jakby nigdy nic potwierdził, że tak, istnieją podobne maszyny o kulistym kształcie, latające po nieboskłonie, oraz zapowiedział, że obywatele USA nie mają się czego obawiać w związku z ich występowaniem na niebie. Jako że obowiązywał okres wojny z Blokiem Wschodnim, nic więcej nie powiedziano. Dopiero potem zaczęły się te słynne historie i spekulacje dotyczące rzekomego pozaziemskiego pochodzenia maszyn, a skrót UFO, czyli UFO, który z początku był nomenklaturą typowo wojskową, odnoszącą się właśnie do niezidentyfikowanych obiektów latających wroga, poczęto utożsamiać z ufolutkami porywającymi krowy i realizującymi potworne badania na odbytach pochwyconych leśników. Cóż, jeżeli ktoś jest oszołomem, może do tego tak podchodzić, no ale jeżeli ktoś ma nieco więcej oleju w głowie, powinien zadać sobie kilka ważnych pytań. Po pierwsze, czy to, że samolot jest okrągły z automatu, powoduje, że nie mogli go wymyślić ludzie? No, moim zdaniem nie bardzo. Po drugie, czemu pierwsze spotkania z UFO miały miejsce dopiero za czasów II wojny światowej i czemu nie miały miejsca nigdzie indziej poza samą III Rzeszą? Po trzecie, czy nie daje do myślenia fakt, że projekt latającego skrzydła B-2 Spirit, czyli ten słynny trójkątny samolot, również był uważany za nie z tej ziemi, za projekt, który pochodził z Marsa, nie wiem, z Jowisza, z kosmosu, aż do momentu, gdy go odtajniono i okazało się, że to zwykły ludzki bombowiec i nagle oszołomom zrobiło się trochę głupio, prawda? Po czwarte, czy nikogo nie zadziwia to, iż wszystkie obiekty UFO były widziane na ziemskim nieboskłonie i pomimo istnienia tysięcy sztucznych satelitów Ziemi przynależnych do różnych krajów świata, które bezustannie lustrują zewnętrzne obszary planety, nigdy nie zarejestrowano tam jakichś tajemniczych obiektów latających. Po piąte, czy nie dziwi fakt, że obiekty UFO zawsze pojawiały się wokół amerykańskich baz wojskowych? I wreszcie po szóste,
Po co obca cywilizacja miałaby przemierzać miliardy lat świetlnych bez kresu kosmosu, zużywając na to ekstremalnie wielkie ilości zasobów naturalnych, skoro się nie ujawniła i zasadniczo nie robi nic poza lataniem wokół amerykańskich baz wojskowych, no i porywaniem sporadycznych krów, prawda? A no właśnie. I nawet nie chcę tutaj nawiązywać do tych słynnych wypowiedzi amerykańskiego generała, który kiedyś na wizji, w telewizji Stanów Zjednoczonych sam oznajmił, oczywiście transmisja była emitowana na żywo, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dysponują podobnymi samolotami o kulistym kształcie. Rzecz jasna, ów człowiek trafił potem do psychiatryka, gdzie od tak bez powodu zginął w tajemniczych okolicznościach. Inna kwestia to to, że po zakończeniu okresu zimnej wojny rząd Stanów Zjednoczonych sam odtajnił dokumenty, z których wynikało, że przez ostatnie dziesiątki lat wydawał wcale niemałe kwoty na propagowanie historii o kosmitach na niebie. Opłacał ludzi, którzy szerzyli teorie spiskowe, podsyłał wiadomości do prasy, zdjęcia, spreparowane nagrania, wideo, wszystko w celach dezinformacji. Ergo jest jedno. Nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czym jest UFO, ale nad tym, jakie technologie są zaimplementowane w owych maszynach, że dają im podobne możliwości ekwilibrystyczne. Z tego co wiemy, Niemcy pracowali nad tak zwanym napędem antygrawitacyjnym, opartym o wielkie elektromagnesy obracające się z ogromną prędkością wokół własnej osi, w przeciwnych kierunkach. Niektórzy uważają, że pojazdy mogły powodować powstanie naładowanego magnetycznie wiru, swego rodzaju tornada, które to tornado następnie zapewniało maszynie możliwość wznoszenia się w powietrze. Wszystko jest ciekawe i właśnie to powinniśmy zgłębiać. Tak czy inaczej, jedno jest pewne. Pomysł napędu, choć ciekawy, musi być pieruńsko kosztowny w produkcji, jak i utrzymaniu, bo inaczej obecnie wszystkie samoloty by tak wyglądały, a z tego co wiemy, tak jednak nie jest. No ale mniejsza. Ludzie to ludzie i daję sobie rękę uciąć, że nawet gdyby niektórym pokazać plany podobnych maszyn podpisane wręcz ręką Adolfa Hitlera, dalej by nie uwierzyli. No i rzecz jasna, dalej by dochodziły swojej prawdy, że to są ufolutki, marsjanie, którzy gwałcą świstaki na polach i rzecz jasna potem wywożą je nad obszar oceanów, a tam jest jeszcze Atlantyda i nie wiadomo co się dzieje, Trójkąt Bermudzki, Kraken i tak dalej. No ale cóż, no ludzie po prostu lubią teorie spiskowe. Powiedzmy sobie szczerze, teorie spiskowe to chodliwy temat, ludzie je lubią nie bez powodu, nigdy się ich nie wyprą w 100%. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, sporo teorii spiskowych ma realne podwaliny, tyle tylko, że powinniśmy je zawsze przepuszczać przez swego rodzaju brzemię krytycyzmu. Historie pokroju tych mówiących, że Ziemia jest płaska, pokazują z kolei, że niektórzy w ogóle tego nie robią, są wręcz kompletnie 100% bezkrytyczni. No ale dobrze, powiedzmy, że zakończę wątek na tym etapie materiału. Przejdźmy do kolejnych kwestii i zagadnień. Maszyna losująca, nastąpiło zwolnienie blokady. Bilem znajdują się w pojemniku. Coś już mam, być może... coś z geopolityką związanego, będzie ciekawie. Grzechu, opowiedz coś proszę o słynnej Margaret Thatcher. Bardzo się cieszę, że tym podobne pytanie padło, bo jest to szalenie fascynująca postać historyczna. Cieszę się, że mam tak dociekliwych widzów, że pytają o takie rzeczy. Oj, będzie ciekawie. No cóż, więc przechodząc wtedy do meritum. Jeśli ktoś nie kojarzy, rzecz jasna, Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii z lat 80. Słynna żelazna dama, kobieta, o której bardzo soczyście można prawić, ale żeby was nie zanudzić, ograniczę się do absolutnego minimum, które to minimum i tak prawdopodobnie rozwlekę na ładnych parę minut. Była odpowiednim politykiem na odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. I tak by ją można było podsumować jednym spójnym zdaniem. Pamiętajmy, że przydomek znikąd się u niej nie wziął. Tej słynnej żelaznej damy. Thatcher uchodziła za surową i pewną siebie, ostrą i zdecydowaną, co z pewnością jest dobrymi cechami dla przeciętnego polityka. Jak najbardziej polityk właśnie powinien mieć taki charakter. Nie wdawała się w tępe spory i gadanie o niczym, po prostu działała. W dodatku była liberalna, czyli nastawiona na swobody obywatelskie, na wolną gospodarkę, własność prywatną, konserwatywne wartości i przeciwstawianie się wielkim zrzeszeniom państwowym, takim jak Europejska Wspólnota Narodów. I rzecz jasna, co najważniejsze, Związkowi Radzieckiemu. Thatcher nienawidziła komunizmu całą sobą i okazywała to na każdym kroku.
roku. Zresztą była jedynym politykiem Zachodu, który w tamtym okresie żelaznej kurtyny udał się do Polski, w tamtym okresie rzecz jasna polski okresu PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, i otwarcie skrytykowała ZSRR oraz podział na bloki ideowe. Gospodarczo natomiast była za zmniejszonym interwencjonizmem państwowym, jak się łatwo spodziewać, skoro była za liberalną gospodarką wolnorynkową, no to musiała popierać zmniejszony interwencjonizm państwowy, co rzecz jasna ja także sam popieram, tak więc w ogóle mógłbym się podpisać pod większością jej idei i wypowiedzi. Zresztą większość jej decyzji politycznych leżała w zgodzie z moim światopoglądem, więc życzyłbym sobie podobnego polityka dla kraju polskiego, tak niezawisłego, tak zdecydowanego, ostrego, a i przy okazji z taką mentalnością. W ogóle mówiąc o tamtych czasach, trzeba przyznać, że to była bardzo ciekawa epoka w dziejach Ziemi, bowiem w UK rządziła żelazna dama, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych słynny Ronald Reagan, który, nie oszukujmy się, politykiem był wręcz znakomitym i z pewnością moim ulubionym w dziejach Ziemi. No posłuchajcie sobie wypowiedzi Donalda Reagana. Nie owijał kotka za pomocą młotka, tylko uderzał w sedno sprawy, zwięźle, kilkoma zdaniami. Nie rozpowiadał się na 20, 40, 80 minut, tylko jednym zdaniem potrafił mówić, co będzie robił, dlaczego to będzie robił, wyjaśniać, dlaczego czegoś nie był w stanie zrobić. Nie uciekał przed trudnymi tematami i miał tą rzadką umiejętność zbijania rozmówcy z tropu jednym konkretnym słowem, jak Donald Trump, prawda? Pamiętamy te słynne debaty wyborcze z Hillary Clinton, gdzie ona produkowała się przez 20 minut, oczerniała go, krytykowała i zakończyła swoją wypowiedź zdaniem: mam nadzieję, że pan nigdy nie dojdzie do władzy. A on? A on na to wszystko ze stoickim spokojem dodał: krótkie, zwięzłe, bo siedziałabyś w pierdlu. I koniec, koniec, wszystko pozamiatane. Widownia została stuprocentowo kupiona. Ludzie wstają z krzeseł, biją brawo, oklaski, wiwaty. Jednym zwięzłym zwrotem, zauważcie, prawda? Nieprawdopodobna umiejętność. Nawet jeśli był to zwrot bez pokrycia, no to powiedzmy sobie szczerze, trafny. Tego oczekiwał naród. Ronald Reagan był w te klocki jeszcze lepszy od Donalda Trumpa. Chyba nigdy nie zapomnę słynnej debaty wyborczej, prezydenckiej, na której prowadzący zapytał go, czy nie uważa, że jego podeszły wiek będzie problemem w pełnieniu nadchodzącej kadencji. No, kontrkandydat był rzecz jasna wiele młodszy, natomiast sam urząd prezydenta wymaga czasami niespania przez 48 godzin pod rząd. Czy Ronald Reagan jako w bardzo podeszłym wieku człowiek posadowiony da sobie z tym radę? Na te słowa sam Reagan bez zastanowienia odparł jakby nigdy nic, że nie pozwoli, z taką troską to powiedział w głosie, nie pozwoli, aby temat młodego wieku i związanego z nim braku doświadczenia jego kontrkandydata stał się tematem bieżącej debaty. No, coś niebywałego. To są dopiero umiejętności oratorskie. Niektórzy mają problem się wybronić w kilka zdań, prawda? Skontrargumentować czyjąś wypowiedź. A on nie tylko się wybronił, ale jeszcze pogrążył przeciwnika politycznego, a siebie przedstawił jako jednostkę skromną i bardzo inteligentną. Powracając natomiast do samej Thatcherowej, bo to w sumie o niej miała być ta wypowiedź, jak mówiłem, była zdecydowana, była za wzmożonym udziałem władz państwowych w geopolityce. Nie bała się podejmowania trudnych decyzji. Więźniowie obwołali strajk głodowy, no to powiedziała, że jak nie chcą jeść, to przecież nikt ich do tego nie będzie zmuszał, no i tyle. A ona nie będzie ich wypuszczała z więzień, dlatego że są przestępcami, prawda? Jak twardo do tego podeszła. Który polski polityk odważyłby się na takie słowa? Ostatecznie, jak się sprawa skończyła? Po śmierci głodowej 9 z więźniów strajki się skończyły. Kolejny przykład. Argentyna. Argentyna chciała wykorzystać ówczesną trudną sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii i przeprowadziła inwazję na Falklandy. Żelazna dama odpowiedziała natychmiastowo kontratakiem całej Royal Navy. Co z tego, że wyspy były jałowe i nie miały wielkiego potencjału dla UK? Były nasze. Podnieśliście rękę na Brytanię, to poniesiecie pełne tego konsekwencje. I dobrze, i tak się właśnie powinno robić, dlatego że nawet jeżeli te wyspy były kompletnie nieużyteczne, no bezużyteczne dla Wielkiej Brytanii, to był teren Wielkiej Brytanii. I to stanowi zabezpieczenie prewencyjne naszej przyszłości, dlatego że jeżeli nasi
sąsiedzi widzieli podobne epizody w przeszłości naszego narodu, że nawet jeżeli ktoś zaatakował jakiś bzdetowaty nasz urywek, odpowiadamy pełnią naszych sił, pełnym potencjałem, robimy to od razu, stanowczo, nie boimy się, to w przyszłości nikt nie odważy się nas zaatakować, bo będzie wiedział, że prawdopodobnie zekstrapolujemy to na jego przykład. Zrobimy dokładnie to samo, co kiedyś, czyli też odpowiemy całym naszym potencjałem. I dobrze. Zresztą o tym, jak działała Thatcher, świetnie mówi historia strajków górniczych. Kopalnie państwowe w pewnym okresie wstrzymały wydobycie w sposób masowy w Wielkiej Brytanii. Górnicy liczyli na akcje w mediach, na interwencje policji, na brutalne tłumienia strajków, na rozruchy i na to, że społeczeństwo zobaczy bestialstwo państwa wobec obywateli, przez co premier straci poparcie i całą władzę. Jak wiemy, tak się nie stało. Thatcher po prostu nie zrobiła nic. Wiedziała, że państwo ma wielkie zapasy węgla i że strajk nie przeniesie wielkich reperkusji dla gospodarki UK, dlatego powiedziała, nie chcą pracować? Trudno, niech nie pracują, my po prostu im nie wypłacimy wynagrodzenia, bo za co je mamy płacić, za leżenie? No nie. I tak się stało. Efektem czego po wielu miesiącach strajkujący po prostu wrócili do pracy, jakby nigdy nic, praktycznie nic nie zyskując w zamian, nic konkretnego. Oczywiście jest to brutalne, no pewnie, że jest, ale wiecie, strajk z natury jest siłowym wymuszeniem na państwie lub jakimś innym wielkim pracodawcy pewnych postanowień. Więc z natury jest także dosyć bezprawną formą domagania się własnych racji. Jeśli robotnicy czegoś nie chcą, powinni prowadzić z pracodawcą negocjacje, a jeśli nie chcą pracować za dane pieniądze, czy w określonych warunkach, powinni się zwolnić. Tak działa wolny rynek. Natomiast strajk jest częściowym jego zanegowaniem. Bezprawnym, bo jeżeli nie przychodzimy masowo do pracy, no to łamiemy postanowienia prawa, prawa ogólnokrajowego. Dlaczego? Dlatego, że my podpisaliśmy umowę w sprawie pracy. Podpisaliśmy glejt, na bazie którego zobowiązaliśmy się pracodawcy, że będziemy przychodzili do tej pracy każdego dnia tygodnia, chyba że się rozchorujemy, no ale to są jednostkowe przykłady, prawda? A nawet jeżeli się będziemy chcieli zwolnić, to załóżmy, mamy w umowie zapisane, że z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, żeby pracodawca na nasze miejsce zdążył sobie kogoś zatrudnić, no i rzecz jasna go także nauczyć swoich obowiązków. Natomiast w momencie, kiedy masowo ludzie olewają postanowienia umów, no to łamią te umowy. A umowy jednak po coś się spisuje. Umowy są świadectwem obecności prawa w strukturach krajowych, więc łamiemy prawo, narażając tym samym pracodawcę na potężne straty. Przecież strajkami można wręcz zniszczyć całe ogromne zakłady przemysłowe, bo zakład przemysłowy jest tak naprawdę zobowiązany umowami nie tylko w zakresie tej linii, tej narracji względem pracownika, czyli linia pracownik i zakład pracy, ale także względem jakichś swoich odbiorców. Zakład pracy, no i usługobiorca, prawda? Huta musi produkować stal. Huta zobowiązała się, że w ciągu miesiąca wyśle tyle i tyle stali, bo na tą stal potem czekają koleje państwowe, na tą stal potem czekają place budów, gdzieś, gdzie stawiają na przykład potężne drapacze chmur, oni już mają plac budowy i w momencie, kiedy huta nie dostarczy stali na czas, dlatego że no na przykład 10 tysięcy pracowników z dnia na dzień powiedziało, że nie przychodzą do pracy, bo coś, no to w tym momencie za każdy dzień zwłoki musi wypłacać potężne odszkodowania, załóżmy, takiemu placowi budowy, bo plac budowy wymaga i dla niego to też jest strata, że budynek przestał być budowany. Tak więc zobaczcie, jak to jest potężnie szkodliwe dla gospodarki. Natomiast powracając na grunt samego wolnego rynku i premier Thatcher, no, tak jak mówiłem, ona była za wolnym rynkiem, dlatego też po falach owych strajków poradziła sobie z problemem właśnie w ten sposób, wprowadzając wolny rynek. Słowem, kopalnie państwowe zostały sprywatyzowane z dnia na dzień. Patrzcie, jakie cudowne rozwiązanie. Państwo przestało być obwiniane za złą sytuację górników, to raz. Samym górnikom się poprawiło, no bo nowy pracodawca musiał coś dodatkowego dać, to dwa. Thatcher wyszła z całej sytuacji, no wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, z twarzą, to trzy. Ba, powiem więcej, zakłady wydobywcze przynoszące dotąd straty, nierentowne, zaczęły być rentowne, bo z tego co wiemy, własność prywatna jest bardziej rentowna od własności państwowej, to cztery.
No bo wiadomo, prywatne zawsze jest rentowne, dlatego że prywaciarz, jeżeli będzie prowadził nierentowny zakład, trafi pod most, więc staje na palcach u rąk i u nóg, żeby za wszelką cenę wyjść na tą stopę rentowności. Natomiast jeżeli coś jest wszystkich, jeżeli coś jest tylko zarządzane przez jakiegoś pana prezesa, ale jest własnością narodu, jak jest wszystkich, to jest niczyje. No i ten prezes o to wcale dbać nie musi. Najwyżej go zwolnią, jeżeli coś się złego z zakładem stanie i tak dostanie potężną, wielomilionową odprawę. Słowem super, sytuacja brytyjskiego górnictwa została rozwiązana, problem się wyjaśnił bardzo szybko, no i wszyscy na tym skorzystali. Co jeszcze można o Thatcherowej powiedzieć? No cóż, była za zwiększeniem wydatków na armię, argumentując to tym, że wojsko pełni funkcję prewencyjną. U nas w Polsce na przykład często się mówi, na przykład różnego rodzaju ludzie, którzy nie lubią przemocy, ludzie, którzy są pacyfistami, mówią, że armia polska powinna zostać okrojona albo rozwiązana, bo przecież nie ma wojen, więc to jest kapitał zmarnotrawiony. Thatcher mówiła na odwrót. Nie ma wojen dlatego, że mamy dużą armię. I trudno się z tym nie zgodzić, bo jak mamy dużą armię, to ludzie boją się nas atakować. Natomiast jak nie będziemy mieli armii, albo nasza armia będzie słaba, no to w tym momencie ta wojna prędzej czy później przyjdzie. Więc po raz kolejny bardzo mądre wyjście z założenia. Nawet z perspektywy ekologii, Żelazna Dama pasowała w moje światopoglądy, bowiem ubolewała nad stanem ekosystemu. Zaznaczała, że trzeba dbać o środowisko i że powinno się pompować pieniądze w jego ochronę i regenerację. Mimo wszystko mówiła także, że człowiek samym swoim istnieniem już niszczy otoczenie, więc niemożliwym jest, żeby w ogóle na to środowisko nie wpływać. Więc też nie można popadać w paranoję. Rozwój nie może być zanegowany przez naturę, a tylko silna i prężnie działająca gospodarka będzie w stanie wygenerować nadwyżki finansowe do tego, żeby rzeczywiście inwestować w tą naturę. Konkludując, no trzy łapki na tak. Margaret Thatcher była charyzmatyczna, zdecydowana i pewna siebie. W dodatku miała bardzo mocno poukładane w głowie. Był to silny polityk i dobry polityk. Myślę, że tak mogę tą personę historyczną podsumować. No i myślę, że również tak mogę podsumować cały materiał, dlatego że pierdaczę już do Was nieco ponad 30 minut. Będzie tego dobrego. Myślę, że poruszyłem wiele bardzo intrygujących, fascynujących kwestii, które powinny wzbogacić Wasz dzień. Myślę, że troszeczkę wiedzy tutaj również przekazałem. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, chcecie, żeby on się rozwijał i dalej kontynuował swoje funkcjonowanie, no to rzecz jasna, link do Patronite'a w opisie. Cały czas składki na Patronite'cie funkcjonują i są na ważne rzeczy. Na razie ode mnie to tyle. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych klipach filmowych w przyszłości. Cześć ludziska, hej!